Dzisiaj Black Friday i z takiej przyczyny właśnie pojechałem sobie na zakupy, ponieważ i tak dzisiaj miałem parę spraw do załatwienia na mieście. Skoczyłem na szybko do galerii i przypomniałem sobie, że potrzebuję pada do PlayStation 4. Czemu? Ponieważ grałem z moim przyjacielem, najlepszym przyjacielem, grałem sobie w FIFA i przegrałem 4-1 i nagle w mojej ręce ukazał się zepsuty pad. Nie wiem, jak to się stało. Miałem normalnego pada, nagle w mojej ręce był zepsuty. Nie wiem, jak to się stało, w takim razie musiałem kupić nowego. I pojechałem właśnie do sklepu i mam dla was takie coś. Czyli pada, ale z Royal Bomberem. Proszę bardzo, pada, ale z Royal Bomberem. Ze względu na to, że ja mam tego skina już dla siebie, pomyślałem o swoich widzach i nie kupiłem zwykłego pada, tylko kupiłem delikatnie droższy pakiet. Niestety, bo była promocja na te zwykłe pady. Tutaj też była promocja, ale troszeczkę mniejsza, bo dzisiaj piątek, prawda? Kupiłem sobie ten pakiet tylko i wyłącznie po to, żeby wam rozdać taki jeden kodzik na Royal Bombera, więc zrobimy sobie szybki unboxing tego. I to jest ten skin, który mam w lobby. Ja sobie puszczę teraz plac zabaw. Tutaj postaram się to odpakować, zobaczymy co jest w środku w ogóle. I teraz tak, Royal Bomber jest z pakietem na 500 V-dolce. I teraz powiecie, ale Patryk, co jak ja nie mam konsoli? No właśnie to. Ja wam pomogę odebrać tego skina, ja mam konsolę. Mogę wam odebrać tego skina, nie ma problemu. Jeżeli mi tylko zaufacie, bo tam trzeba połączyć konto PS4 z kontem waszym Epic Games, ja wtedy wam odbiorę tego skina, wszystko się odbędzie legitnie. Potem udowodnię w odcinku, że rozdałem tego skina. I teraz tak, mamy białe pudełko w środku. Co tu by jeszcze, jakby to odpakować? Okej. I teraz widzę już, co jest w środku. Mamy pada, zapakowanego w jakąś tam folijkę. Zwykły czarny pad, to mi się na pewno przyda, ponieważ mam tylko jednego. Ale mam dwa takie same, widzę z tego. Kurczę, chciałem inny kolor, ale niestety były tylko czarne. Instrukcja obsługi i mamy książeczkę z kodem do Royal Bombera. Niestety wam nie pokażę tej książeczki, o, albo wam tak pokażę. Jest do Royal Bombera książeczka z kodem. Tu jest cała instrukcja obsługi, jak odebrać tego Royal Bombera. Jeżeli ktoś chce, to po prostu oddam tą książeczkę całą, a jeżeli nie, to po prostu odbiorę skina. Wiem, że już nie ma hype'u na Royal Bombera, niestety, ale wydaje mi się, że taka opcja, gdzie dają to po prostu do pada, a potrzebowałem tego pada, mi się wydaje, że jest mega, mega zarąbistą opcją dla moich widzów. Mam nadzieję, że docenicie to. Dlatego jeżeli chcecie odebrać tego skina ode mnie, wygra jedna osoba, już mówię, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, dzwoneczek i komentarz, że chcecie wygrać. Tylko nie piszcie komentarz, komentarz. W cudzysłowie komentarz. Nie, bo to jest taki zwykły komentarz ze swojej konta, który bardzo boli, że robię konkurs dla widzów, a ludzie robią takie, wiecie, komentarz. To jest takie dziwne. Więc okej, zapnę to pudełeczko sobie odłożę, bo to sobie teraz nie ma po co się tutaj spinać. I teraz tak. Royal Bomber skin, który kiedyś był mega hype'owany. Potem wyszedł skin Galaxy. I potem wyszły już kolejne skiny, które już nie są hype'owane do Xboxa, do Nintendo Switch, już takie mniej znane. Ale tak jak mówię, wydaje mi się, że ten skin dla jednego z moich widzów będzie super opcją, a jeżeli to fajnie się przyjmie, to polecę jeszcze po inne pady, ponieważ mam znajomych, którzy mają PlayStation i potrzebują padów, to też odsprzedam im po taniości, wiecie, jeszcze zarobię na tym, nie? Wiecie, jak to jest taki umysł, że tak powiem, biznesmena. Więc kupię te pady po prostu i będziemy rozdawać takie Royal Bombery. Wydaje mi się, że jest świetną opcją, taki konkursik, dlatego jeżeli wam się to podoba, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku. Ja się z wami żegnam i losowanie zrobimy w ciągu tygodnia. I dalej jeszcze tak, losowanie na pakiet zimowy w odcinku będzie link w opisie. Losowanie na pakiet zimowy za 100 zł będzie rozlosowane na odcinku specjalnym na 100k, który jest w trakcie przygotowań, ponieważ mam problem z wysłaniem tego odcinka, tam za dużo waży i do montażysty wysyłam, wiecie jak to jest. Masakra, do Akczesta. Pozdrawiam Akczesta. No, to ja z wami się żegnam. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i to docenicie. Zostawcie suba, do zobaczenia. Ja się z wami żegnam, a i na koniec, no taki trend jest teraz na YouTubie, że wszystko za darmo, więc też nagrałem swoje, nie będę gorszy. Chyba. Albo będę gorszy, nie wiem. A, jeszcze bluzę sobie kupiłem, ale po taniości. Więc, no Black Friday jest, no co ja wam poradzę. Do zobaczenia, się z wami żegnam, cześć! Jak zwykle, krótki komunikat na koniec. Chciałem to rozlosować między swoich wspierających, więc jeżeli chcielibyście wesprzeć mnie w sklepie, wpisujcie patrol YouTube. Niestety, żaden z nas YouTuberów nie ma opcji sprawdzenia, kto nas wspiera. Jest tylko liczba wspierających, właściwie liczba transakcji wspierania i zarobek. I tyle jest podane, więc nie da się sprawdzić, kto nas wspiera, dlatego nie mogę uczciwie rozlosować między wspierających, skoro nie wiem, kto mnie wspiera. Dlatego, jeżeli mnie wspieracie, możecie też napisać w komentarzu. A ja wylosuję z komentarzy, tak mi się wydaje.
Jeżeli wylosuję komentarz, który mnie wspiera, to totalnie mega sztos. Jeżeli chcecie więcej konkursów na moim kanale, bo widzę, że to jest teraz moda na YouTubie, dajcie znać. Ja mogę to robić dla Was, jeżeli to Wam się podoba. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Powinien się napić coli, ale mi, wiecie, nie sponsoruje. Cześć!